Cześć! Cześć! Witamy was wszystkich serdecznie ze słonecznej Boliwii. Tutaj w tle widzicie Cochabambę, piękne góry. To jest miasto, w którym mieszkamy. Dzisiaj jest niedziela. Tak, 22 stycznia. Już niemożliwe, nie? Rzadkie słońce. Tak, jest godzina około 13. Jesteśmy już po obiedzie. 13.30. I zapraszamy was na spacer po naszej ochronce. Anita będzie waszym przewodnikiem, a ja będę dogadywać. Nasze wejście. Uwaga, schody. Tu jest nasza ochronka. Tutaj teraz mieszkamy i pracujemy. Teraz jeszcze nie ma dzieci, dopiero za miesiąc, za 2 tygodnie, 3. Będziemy mieć około 90 dzieci. Jeszcze jest trochę bałagan, bo cały czas jesteśmy w trakcie porządkowania i sprzątania. Ale tu już mamy pierwszą salę, taką wejściową, powitalną. Tu jest ogród Eden namalowany przez siostrę Teresę. Tak. Będzie tutaj szatnia. Na razie jeszcze nic nie mam. Ale powoli. Tam są na razie puste pokoje, więc nie ma co pokazywać, tu wam tylko przez okno pokażemy. Tu będzie takie biuro. Chyba nic nie widać. Ale tu będzie takie biuro. To jest łóżko, ale taka recepcja. O, to pokażemy tutaj. Jest łóżko. Na razie puste, na razie no. Tak się pracuje. Później będzie więcej. Aha, no i tu już widzimy pierwsze kwiatki, które malowałyśmy. Zaraz w pierwszym tygodniu naszego pobytu. Piękne kolorowe. Tutaj zapraszamy do naszego mieszkania. To sobie tak skromnie mieszkamy, mamy właśnie. To jest stoliczek, przy którym jemy śniadanie i kolację. Tu mamy 2 pokoje. Pierwszy to pokój Heleny. Po prawej. Posprzątałam? Nie. Tak, tu się właśnie uczymy hiszpańskiego na oknach. No i jest stoliczek. Praktyczne zasłony. Łóżeczko. Tutaj ten. I drugi pokój. Tu też jest jakaś gramatyka. Ani tam ma wszystko podpisane, żeby się uczyć nazw różnych rzeczy. Ukulele. Pióreczko. No. I tu nasza łazienka, zakaz palenia oczywiście, żeby było bezpiecznie. Taka malutka. Prysznic. No i ty masz wieżę. A, no i oczywiście zapomniałyśmy przedstawić wam naszego pieska. To jest Hanys. Pies ogromny. Hanys. Hanys, przywitaj się. Daj łapę. Daj łapę. No i siedź, pilnuj. Jeszcze tutaj was zapraszamy. A, no tak, jeszcze. Jeszcze nasza taki magazynek. Taki magazynek. Magazynek. Też jest trochę bałagan. Są różne dzieci dla dzieci, a tu jest nasza spiżarnia. Zapraszamy dalej. Zaraz naprzeciwko naszego pokoju jest kuchnia, która na razie nam służy, ale za niedługo już będzie służyć dzieciom. Tu jest chyba największy bałagan, bo jeszcze nic nie jest poukładane. To dopiero będzie w najbliższych dniach. Ale widzicie, tu są 2 drzwi do spiżarni. Pokażemy wam jedną. Tu jakieś mąki, cukry, półeczki. Co tu? Najpotrzebniejsze rzeczy. Kasze, ryż. Co tutaj mamy? Makaron. Tu ryż też. Fasola, kurydza. Soczewica. I tak dalej. Tak. No i tu jakieś cieklane.
szafeczki, które ostatnio przybijałyśmy tam w folię, żeby wygodniej się sprzątało. Chcę się pochwalić naszą pracą. No właśnie, takie zielone tutaj. To nie było łatwe. Złamałyśmy młotek. W końcu się to... Jeszcze pokażemy naszą lodówkę, bo jesteśmy po zakupach. Więc lodówka jest pełna. Dużo się pochwalić. O, tutaj te owoce. Morele. I winogrona tutaj chyba nie widać. Tu jakieś masło, jeszcze mamy ptasie mleczko, gdzie cukierki z Polski. Tu tak, mamy, mamy takie owoce. Pakai. I jeszcze mamy chyba acecieiru. Tak. To takie owocki. A jogurt oczywiście kokosowy. Bardzo dobry, polecamy. A i mamy takie, siostra mówi, typiczne cukierki. Typiczne, czyli ryż prażony w czekoladzie. Bardzo dobrze. Niam. No i dostaną te wielkie gary, chochle. Będzie tutaj gotowane dla 90 dzieci, więc... Tutaj mamy teraz kuchnię spiżarnię. Jadalnia. Dalnia jest fioletowa. Pomalowana też pięknie i ozdobiona przez siostrę Teresę. Na razie jest echo. Bo nie ma stołu. Tutaj takie kwiatuszki też przyczepione. Ta siostra Teresa ozdobiła pięknie. No i zapraszamy dalej. Tu są jeszcze dwie łazieneczki. Dalej kwiatuszki. Tutaj widzicie już przez okno pierwszą salę. Tu już doszliśmy do wprawy w malowaniu. Drugi tydzień malowania. Także... Trochę inaczej to wygląda. Tu jest piękny koliber namalowany przez Anitę. Malowała go przez 8 godzin prawie. Więc... Tak. I wygląda jak żywy. Co potwierdzamy osobiście, ponieważ widziałyśmy żywego. Koliber, tak. To są różyczki. Malowane, w sumie wycinane i malowane przez Helenę. Przez 8,5 godziny. Przez pół dnia. Bo trochę mnie poniosło z tymi liśćmi. Za dużo się zrobiło. No i tu jeszcze piękne astry. I motylki. I witamy w pierwszej sali. Tak. Pierwsza sala to sala pszczółek. Czyli najmłodsze dzieci. Półtoroczku, dwulatka. Sala żółta. Takie maleństwa, żółciutka. Tu jakaś półeczka. Tutaj widzicie pszczółki piękne. Tak, piękne, Helen malowała. Też pszczółki. No i tu mamy zabawki. Zabawki. I dużo zabawek. Tutaj też pszczółki. No i każda sala ma łazienkę. Ma łazienkę i taki mały kantorek. Tutaj łazieneczka. Wszystko, wszystko w pomniejszeniu. Taka mała umyweleczka, to jeszcze się myją zabawki też dla dzieci, takie książeczki dla maluszków. Tu jest kibelek, taki maluszki, taki maluszki. Pokażę wam tutaj, tutaj on widać, że on jest niższy niż krzesło. No taki malutki. Tutaj jest kantorek, są materace, na których dzieci będą leżakować. Może tutaj materace leżakują. Całkiem wygodne, już sprawdziłyśmy. Da się całkiem dobrze wyspać. Tu też jeszcze wszystko jest do posprzątania. Półeczka, papiery, różne przybory szkolne. Wygląda sala jeden. Sala pszczółek. Teraz idziemy do sali numer 2. Tu już widzicie teraz takie podwóreczko. Tu też robiliśmy sobie zdjęcia właśnie z tego pikniku na trawie. Jest bardzo mięciutka trawa, co prawda sztuczna, ale bardzo ale przyjemnie trawa. Się po niej chodzi i na pewno dzieciaki będą się tu super bawić. I najważniejsze tutaj miejsce na końcu, trawniczka jest grota dla Matki Bożej. Grota z dzwoneczkami. Tak. I piękna Matka Boża, która na razie stoi obok i czeka, aż będzie dla niej miejsce, bo tutaj jak widzicie są takie półki, które wczoraj panowie malowali. Jeszcze się suszą. Tak.
słoneczko. Tak, obok grot, za grotą. Krajobraz cały, tak. Las. Lasy, drzewa, słońce, górki. Pagórki, górki. I tutaj mamy salę numer 2. Sala motylków. Czy takie średniaczki? Takie średniaczki. Sala zielona. Tu podobnie łazienka i kantorek. No i wystrój z motylkami. Zielony. Tu już widać stoliczki też z krzesełkami, które czekają na dzieciaki. I tak jak w poprzedniej sali, szafka z zabawkami. No i oczywiście tutaj już widzimy przez okno trochę więcej. Jest to widok na góry, które może z tej perspektywy nie wyglądają zbyt na wysokie, ale mają... Teraz mam tu zrobić takie przybliżenie. Tu jest Pan Jezus. Figura Pana Jezusa Christa de Concordia. De Concordia. Tak jak w Świebodzinie, tylko trochę większy. My akurat jesteśmy właśnie tak za plecami Pana Jezusa. Jeszcze tam u Niego nie byłyśmy na górze, ale się wybieramy wkrótce. Tak, jeszcze tutaj z okna widać szkołę, którą prowadzą siostry. To żółte. Tak. Boisko. Boisko. No i dookoła wszędzie są góry. Tam za drugim oknem też góry. Nie mi się mam zielone kokardki. Już czekają na... Jeszcze czekają na dzieci. Ostatnia sala. Sala Biedronek. To najstarsze dzieciaczki. Tak około 4 lat, 4-5. Anita dzisiaj się dopasowała właśnie do tej sali. Dzisiaj do sali czerwonej pod kolor. I też mamy zabawki. Kwiaty z biedronkami malowane przez siostrę Teresę. Tutaj też różne pomocy do nauki. Wczoraj akurat je wycinałyśmy. Jest tu jeszcze taki warsztat pracowniczy. I też mamy łazienkę, drzwi do kantorka. Pokażę Wam. Tu jest Królestwo Siostry Teresy. Właśnie przed chwilą przyniosłyśmy figurę Pana Jezusa i Matki Bożej. Matka Boża jest trochę taka ten, ale się naprawi. No. I tutaj mamy mnóstwo kredek, papierów. To już tak ładnie posprzątane, bo to Siostra Teresa. Estetka, ona tak ładnie sobie... O, flaga Boliwii. Tak wygląda flaga Boliwii. Tu jest herb. To może innym razem Wam napiszemy. Taka flaga. Tu też czerwone stoliczki. Krzesełka. Jak widzicie, wyglądamy dużo, dużo światła i dużo przestrzeni. I dużo okien do mycia. Tak, dużo okien, około 40 naliczyłyśmy. Tutaj są stoliczki czerwone i zielone, wczoraj malowane przez panów. Jeszcze śmierdzi farbą. Na szczęście tego nie czujecie, my trochę tak. Tu jeszcze Wam na koniec pokażemy. A, bo tu jest właśnie ta trawka. I na górze jest taka siatka. Troszkę prześwituje niebo, ale jestem. I tam, jak widzicie, o, ten żółty budynek w tle, to jest dom sióstr, gdzie chodzimy na obiady. Też na obiady. No i to właściwie byłoby na tyle. Dziękujemy za to, że chcieliście z nami wybrać się na ten spacer. I pozdrawiam Was gorąco. Bardzo gorąco jest, mamy krótkie rękawki. Tak. 25 stopni albo więcej. Słoneczko świeci, dużo energii. Jest wspaniale. Tak. I do zobaczenia znowu. Pa! Pa.